Nawet teraz przejście dla pieszych na rogu ulic Koszalińskiej i Krajeneckiej jest słabo widoczne. Znacznie gorzej sytuacja wygląda nocą. Strzeszyn jest nową dzielnicą, na której mamy też kilkadziesiąt kilometrów ulic, które są nieoświetlone. Ulic, przy których regularnie mieszkają obywatele Poznania. I wiąże się to z tym, że dzieci po południu, wieczorami ze szkoły wracają zimą w totalnych ciemnościach. W ciągu samej ulicy Koszalińskiej są cztery takie niedoświetlone przejścia. W całym mieście są ich dziesiątki, szczególnie na peryferiach. Program Bezpieczny Pieszy, Bezpieczne Przejście ma pomóc uczynić je bezpieczniejszymi. Postanowiliśmy wyjść z inicjatywą, żeby każde przejście, te które się znajduje w bardzo takim punkcie charakterystycznym, to co powiedział mój przedmówca, doświetlić, czyli wykonać tak zwane dodatkowe oświetlenie. Według założeń inicjatorów programu połowę środków dla każdego przejścia zapewni miasto, drugą połowę będzie musiała zapłacić Rada Osiedla. Lampy LED zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowników na drodze, a my jako miasto nie chcemy oszczędzać na zdrowiu i życiu naszych mieszkańców. Właśnie wspólnie z radami osiedli chcemy podnosić w trybie ciągłym jakość życia mieszkanek i naszych mieszkańców, dlatego że uważamy, że jest to kwestią priorytetową. Doświetlanie będzie polegać na montażu dodatkowych lamp o mocnym świetle, tak aby przekraczający ulicę piesi byli dobrze widoczni. Jak patrzymy na przejścia dla pieszych, jak na przykład idą przedszkolaki, to mają takie kamzelki odblaskowe i jest daleka widać. No wiadomo, że dorośli taki kamzelek nie noszą. Natomiast taka lampa, bo to jest lampa dosyć ostra, powoduje to, że ten pieszy jest daleka widzialny. Czyli ten samochód, który jedzie, autobus czy ciężarówka, będzie mógł zdecydowanie wyhamować. Radni osiedla Strzeszyn pomysł programu przyjęli z entuzjazmem. Obawiają się jednak, czy przez proporcję pół na pół uda się zebrać pieniądze na wszystkie potrzebne inwestycje. Jeżeli są to miejsca, do których trzeba dopiero pociągnąć całą infrastrukturę, z jakichś odleglejszych, większych odległości, może być to duży problem finansowy po prostu dla tych osiedli. Z taką opinią zgadza się radna Klaudia Strzelecka z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to pewnie jakaś propozycja dla rad osiedli, pewnie tych większych to będzie dobra propozycja, a dla mniejszych peryferyjnych będzie to propozycja trochę bardziej kosztowna. Radni Platformy Obywatelskiej chcą, by miasto na program zabezpieczyło 500 000 zł. Zależy im, by uchwała została przyjęta już na najbliższej sesji Rady Miasta. Dlatego chcemy to zrobić w dniu 7 czerwca, czyli jak najszybciej, żeby rady osiedla, które za chwilę będą miały naliczenia budżetów, mogły w swoim budżecie zaplanować kwotę. Czy to będzie 15, czy 20 tysięcy, czy 30 tysięcy na dane przejście, to oczywiście wyjdzie potem już ze samego projektu i kosztorysu. Zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski szacuje, że 500 tysięcy złotych dofinansowania pomoże doświetlić nawet kilkanaście przejść dla pieszych. To jest dużo, ponieważ niektóre przejścia dla pieszych nie wymagają wielkich nakładów, jeśli w pobliżu na przykład jest energia, nie trzeba prowadzić gdzieś tam z jakiegoś dalekiego miejsca kabli, mówiąc kolokwialnie. Są też takie, gdzie po prostu budowlanie trzeba to bardzo mocno jeszcze poprzecić właśnie rozwinięciem właśnie sieci energetycznych. Radni PiS, choć popierają pomysł, żałują, że przedstawiciele PO chcą go wcielać w życie tak nagle. Szkoda, że radni Koalicji Obywatelskiej robią taką trochę wrzutkę, nie dając możliwości tak naprawdę skonsultowania tego pomysłu na szerszą skalę, wprowadzenia do niego poprawek czy jakiejś możliwości szerszej dyskusji, chociażby też z radnymi osiedlowymi. Jeśli radni przyjmą uchwałę, projekt ruszy na początku przyszłego roku. Piesi muszą jednak pamiętać, że na każdym przejściu, doświetlonym czy nie, należy spojrzeć w lewo, później w prawo i znów w lewo. Dopiero po upewnieniu się, że nic nie jedzie, przez pasy można przejść. Jakub Pięta, Puls Dnia.